Cześć, z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam jak inwestować na Prime XBT, pokażę wam jak złożyć swoje pierwsze zlecenia kupna czy też sprzedaży i wytłumaczę na czym polegają różne rodzaje zleceń. A więc zaczynajmy. Prime XBT to platforma służąca do handlu na kryptowalutach, indeksach, rynku Forex, a także surowcach. Oczywiście, żeby zacząć inwestować na Prime XBT, należy tutaj założyć konto. Link do Prime XBT znajdziecie w opisie tego odcinka. Rejestrując się z tego linku otrzymacie bonus 50% od depozytu. Kod do otrzymania bonusu także znajdziecie w opisie tego odcinka. A teraz pokażę wam krok po kroku, jak złożyć pierwsze zlecenie i na czym polegają różne rodzaje zleceń. Po pierwsze, należy się upewnić, na którym koncie mamy jakieś środki. Jak widzimy, u mnie środki są na koncie margin USDT. W związku z tym, klikam tutaj na strzałkę i wybieram margin USDT. Jeśli macie środki na innym koncie, to oczywiście musicie wybrać Bitcoin, Ethereum czy USDC. W tym momencie otwiera nam się platforma, interfejs platformy do handlu na dźwigni. No i tutaj z lewej strony mamy dostępne pary, na których możemy grać. Czyli, jak widzimy, mamy na przykład parę Bitcoin USDC mamy Ethereum, mamy tutaj także pary walut forex, czyli na przykład euro do australijskiego dolara, euro do kanadyjskiego dolara i tak dalej, i tak dalej. jak widzimy mamy tutaj funty i dolary. Mamy także pary surowców, czyli złoto, srebro, olej i tak dalej. a także indeksy takie jak Euro 50, France, Japan, Nasdaq, S&P 500 i tak, dalej, i tak dalej. Także jak widzicie, mamy tutaj dosyć e, dużą ilość par do grania. A więc pierwszy krok to wybranie pary, na której chcemy handlować. Czyli dajmy na to, ja wybiorę Bitcoin USDT, wystarczy na to kliknąć i już ta para została tutaj załadowana. Następnie możemy tutaj także wybrać interwał, w jakim się nasz wykres pojawi, czyli na przykład 15-minutowy, jednogodzinny, dwudniowy, czy w jakimkolwiek interwale chcemy grać, tak żeby zobaczyć jak wygląda wykres. No, i żeby złożyć nasze pierwsze zlecenie, mamy tutaj dwie opcje: sell oraz buy. Więc wystarczy, że klikniemy na dowolny z tych przycisków, i w tym momencie otwiera nam się takie menu, w którym możemy wszystko ustawić. No, i tutaj u góry mamy od razu podane, na jakiej parze będziemy wystawiać zlecenie. Poniżej mamy, jaki to jest typ orderu, czyli jak widzimy, mamy tutaj market limit, stop albo OCO. Postaram się je opisać w dalszej części tego odcinka. Następnie należy wybrać, czy chcemy kupić, czy sprzedać, czyli czy chcemy grać longa, czy shorta. Tutaj poniżej będziemy mogli ustawić stop loss oraz take profit, a tutaj w tym oto miejscu należy wpisać, jaką ilość chcemy kupić. No i teraz, na czym polega zlecenie market? Zlecenie market polega na tym, że w momencie, kiedy tutaj wpiszemy, jaką ilość chcemy kupić, czyli dajmy na to, kupię skromnie 5 dolarów. To w momencie, kiedy to zlecenie uruchomimy, to automatycznie wystawimy zlecenie po aktualnej cenie. Ta cena może się nieco różnić od tej, którą tutaj widzimy, w zależności od tego, jak wyglądają zlecenia z rynku. No i tutaj, oczywiście, należy ustawić buy lub sell. Jeśli ustawimy buy, to znaczy, że gramy longa, czyli myślimy, że Bitcoin wzrośnie. Jeśli ustawimy sell, to znaczy, że gramy shorta, myślimy, że cena Bitcoina spadnie. I ważna rzecz, o której należy pamiętać to stop loss i take profit. Tutaj należy to uruchomić i polega to na tym, że stop loss zapobiega większej stracie w momencie kiedy się pomyliliśmy, czyli na przykład gramy shorta, a cena Bitcoina wzrośnie. Jak widzimy tutaj na wykresie, cena Bitcoina odbijała się od tych tutaj poziomów kilkukrotnie, czyli chciałem zagrać shorta, czyli stop loss ustawiłbym tutaj na 36800 albo 810, czyli tutaj wpisuję 36000 Niech będzie 807, od razu pokazuje mi ile jest potencjalnej straty, jeśli ten stop loss się odpali. Następnie tutaj poniżej wpisujemy, kiedy chcemy wziąć zysk. Czyli jak widzicie tutaj, narysowałem sobie linię trendu, w której bitcoin się kilkukrotnie odbijał, czyli moim zdaniem cena bitcoina spadnie mniej więcej do tego tutaj poziomu, czyli 36400, czyli jako take profit wpisalibyśmy. 36 Tysięcy, dajmy na to 410, i w tym momencie mój profit to będzie 2,7 dolara, czyli około 50% tego, czym gram. No, i w tym momencie, kiedy to już ustawiliśmy, możemy kliknąć Send Order. W tym momencie spyta się nas, czy na pewno chcemy grać taką ilością, ustawić stop loss tutaj i take profit taki. Jeśli tak, klikamy Confirm. No, i w tym momencie nasze zlecenie zostało już wystawione. Jak widzimy w tym oto miejscu to zlecenie jest wystawione i także tutaj poniżej mamy, że gramy shorta czyli sold od takiej wielkości, po takiej cenie kupiliśmy, taka jest aktualna cena i tyle wynosi nasz aktualny zysk czy też strata. Take profit zostanie odpalony przy takiej cenie, natomiast stop loss zostanie odpalony przy takiej cenie. I takie zlecenie możemy oczywiście w dowolnym momencie także anulować klikając tutaj w tego Xa. Czyli tak właśnie wystawiamy zlecenie market. A teraz pokażę Wam, jak wystawić zlecenie limit i co to w ogóle jest za zlecenie. Czyli ponownie klikamy tutaj na Buy. Mamy tutaj symbol pary, na której gramy. W Order Type zmieniamy na Limit. No i jak widzimy, pojawiła nam się tutaj dodatkowa taka opcja. Czyli ponownie w tym oto miejscu wpisujemy, jaką kwotą chcemy grać. Czyli ja zagram taką oto kwotą. Następnie, w tym oto miejscu wpisujemy, przy jakiej cenie chcemy, aby nasze zlecenie się odpaliło. Czyli dajmy na to, jeśli chcemy grać longa, czyli buy i według nas cena bitcoina spadnie jeszcze nieco niżej, np. do tej linii trendu, to możemy tutaj ustawić zlecenie buy na tym oto poziomie. Jakbyśmy chcieli grać shorta i myślimy, że cena wzrośnie w najbliższym czasie, natomiast w dłuższym okresie czasu cena pójdzie w dół, to w takim momencie ustawilibyśmy sell i limit byłby gdzieś tutaj powyżej tak żeby kupić na najwyższym punkcie i grać shorta a więc może zademonstruję jak to będzie działało na buy czyli ja chcę zagrać longa w momencie kiedy cena bitcoina tutaj spadnie do tej oto fioletowej linii trendu w tym momencie ta cena wynosiłaby około 36406 czyli tutaj wpisałbym 36406 i w tym momencie Moje zlecenie zostanie odpalone w momencie, kiedy cena Bitcoina spadnie do tej ceny. Moje zlecenie jest odpalone. Ja gram longa, kupuję longa o tej wartości, którą tutaj wpisałem. Natomiast należy oczywiście pamiętać o ustawieniu stop loss, a także take profit. Czyli pamiętajmy, że na tym oto poziomie byśmy kupili. Czyli stop loss należy ustawić poniżej tego poziomu, ponieważ gramy longa, czyli Uważamy, że cena bitcoina wzrośnie. Czyli mój stop loss powiedzmy byłby tutaj na poziomie 36200, czyli ustawiam na 36200. I od razu widać tutaj, jaka jest szacowana strata, jeśli ten stop loss się odpali. Następnie ustawiamy take profit, czyli przy jakiej cenie chcemy, aby nasze zlecenie wzięło zysk. Czyli pamiętajmy, że ustawiłem tutaj w tym oto miejscu odpalenie zlecenia. Czyli jest to long, czyli zysk. Chciałbym wziąć, powiedzmy w tym oto przedziale. Dajmy na to 36 000, 36 700 może. Czyli wpisujemy 36 700 i od razu widzimy jaki jest szacowany zysk z tego zagrania. I w tym momencie mamy ustawiony już stop loss, mamy ustawiony take profit, mamy ustawione po jakiej cenie chcemy kupić i pozostaje ostatnia rzecz, czyli GTC albo Day. GTC oznacza Good Till Cancelled, czyli do momentu, kiedy nasze zlecenie nie zostanie anulowane, to będzie ono aktywne. Jest to dobre, jeśli gramy długoterminowo, na przykład na przedziale dniowym czy kilkudniowym, albo kilkugodzinowym. Wtedy chcemy, żeby nasze zlecenie było aktywne przez dłuższy okres czasu. Natomiast druga opcja to Day, czyli jeśli gramy na przykład na interwale 15-minutowym, 5-minutowym. 30-minutowym, to zazwyczaj chcemy, aby nasze zlecenie było aktywne tylko do końca dnia. I to jest właśnie do czego służy opcja DAY. Po upływie tego czasu, który tutaj widzimy, czyli pod koniec danego dnia tradingowego, nasze zlecenie zostanie automatycznie anulowane. Czyli w tym wypadku wybiorę może GTC i klikamy SEND ORDER. Spyta się nas ponownie, czy wszystko jest OK. Należy potwierdzić. No, i w tym momencie nasze drugie zlecenie zostało już tutaj wystawione. Czyli tutaj z lewej widzimy, jaki order jest w kolejce do wystawienia, jeśli zostanie osiągnięta dana cena, która tutaj jest podana. Czyli tutaj w tym miejscu mamy pozycje, które są otwarte, a tutaj po lewej stronie mamy pozycje, które są aktywne, natomiast nie zostały jeszcze otwarte, ponieważ warunek nie został spełniony. Jeśli chodzi o zlecenie stop, to oczywiście ustawiamy tutaj ilość, za jaką chcemy zagrać, następnie czy chcemy grać buy czy sell, i następnie stop price. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że jeśli bitcoin na przykład ma pewne poziomy wsparcia czy też oporu, to chcemy, aby nasze zlecenie zostało aktywowane po przebiciu tego poziomu wsparcia czy też oporu. Czyli na przykład tutaj mamy w tym oto miejscu poziom oporu. Ja chciałbym wejść w buy, czyli w longa, kiedy ten poziom zostanie przebity, czyli jeśli cena tutaj wzrośnie np. do 36 805 dolarów. Czyli w tym celu ustawiam tutaj stop price na longa, czyli na buy, na 36 805 i w tym momencie moje zlecenie buy zostanie odpalone, kiedy cena tutaj wzrośnie do tego poziomu. Ponieważ według mnie, według mojej analizy na przykład, kiedy ten poziom przebijemy, to jest to sygnał na dalsze wzrosty. Następnie należy ustawić oczywiście stop loss i take profit. Pamiętajcie, żeby zawsze ustawiać stop loss. Jest to kluczowe, kiedy gramy na dźwigni. Czyli tak, stop price to jest 36805, czy jest to na tym poziomie. Stop loss chciałbym ustawić na 36600 na przykład. Da to stratę około 3 dolarów, jeśli stop loss zostanie aktywowany. No i następnie take profit możemy ustawić na innym poziomie. E, dajmy na to, ja uważam, że cena bitcoina wzrośnie do 39500, czyli wpisuję tutaj 39500. Szacowany zysk to na przykład 40 dolarów. No i w tym momencie moje zlecenie zostanie aktywowane, jeśli przebijemy tutaj tą linię oporu i dobijemy do 36805. Następnie, jeśli byśmy się od tej linii odbili i spadli tutaj do 36600, to aktywuje się mój stop loss. Natomiast, jeśli polecimy dalej w górę, to take profit zostanie wzięty przy 39500. No i kiedy tutaj wszystko ustawimy tak, jak chcemy, możemy kliknąć send order i kliknąć confirm. No i w tym momencie nasze zlecenie także tutaj zostało dodane do listy i zostanie aktywowane. W momencie, kiedy zostaną spełnione dane warunki. No i tutaj z tych poprzednich zleceń, które ustawiłem, jak widzimy, grałem shorta, i w tym momencie ten short będzie zaraz realizowany, i tutaj w tym oto miejscu powinno się nasze zlecenie zostać e, zrealizowane. No a teraz przejdźmy do ostatniego typu orderów, czyli OCO. A więc o co chodzi w zleceniu OCO? Możemy tutaj ustawić dwa zlecenia jednocześnie, i kiedy jedno z nich zostanie zrealizowane, to drugie jest automatycznie anulowane czyli dajmy na to cena jest tutaj pomiędzy dwoma wartościami dajmy na to bitcoin odbija się między tymi dwoma wartościami i cena jest gdzieś po środku to chcemy w tym momencie na przykład ustawić zlecenie buy w momencie kiedy dobije do dolnej granicy i jednocześnie ustawić zlecenie sell czyli short jeśli by cena poleciała w tym momencie do góry i dobiła do górnej granicy od której się wielokrotnie odbijała i to właśnie umożliwia nam wystawienie takiego zlecenia no i na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania, na wszystkie postaram się odpowiedzieć. I pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!